Serwis informacyjny 12 grudnia, Edyta Nawrocka. Witam Państwa i zapraszam. Prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej zapowiada wyburzenie budynku w starej zajezdni autobusowej przy ulicy Armii Krajowej. Jak mówi, udało się już uzyskać zgodę konserwatora zabytków. W przyszłym roku na Starym Zdroju mają być kontynuowane prace remontowe na ulicy Armii Krajowej od Politechniki do Dworca Miasto. Mają się tam pojawić 3 rozbudowane przystanki autobusowe, zagospodarowany ma też zostać teren w pobliżu kina Apollo. Przebudowa czeka wszystkie wjazdy do posesji i parkingi przy budynkach. Duże zmiany szykują się także na terenie dawnej zajezdni autobusowej. Zajezdnia autobusowa u zbiegu ulic Wrocławskiej Armii Krajowej przestała działać w 1999 roku. Od tamtej pory stoi pusta i niszczeje. Były plany przejęcia jej przez inwestora specjalizującego się w ożywianiu starej infrastruktury przemysłowej, a także całkiem niedawno przeniesienia tam zajezdni autobusowej z ulicy Ludowej. Prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej za najlepsze rozwiązanie uważa jednak rozbiórkę. Być może to zainteresuje potencjalnych inwestorów, dlatego że do tej pory omijali szerokim łukiem to, mimo nazwijmy to zachęt różnych spotkań. Wiem, że pan prezydent Kluczkowski wielokroć spotykał się. Ja osobiście przynajmniej z 3 inwestorami prowadziliśmy rozmowy, które w momencie, gdy się dowiadywali, że to jest obiekt objęty, już nawet nie powiem, że na liście, ale jakąś kuratelą, to się wycofywali po prostu. Jak mówi prezydent, nie ma jeszcze pomysłu na to, jak zagospodarować teren zajezdni, ale chciałby, żeby wyburzenia miały miejsce jak najszybciej. Tak jak teraz mamy pogodę sprzyjającą, więc nie powinno nam mieć problemu, żeby jeszcze w miesiącu lutym, może marcu, maksymalnie kwietniu rozpocząć te rozbiórki. Na razie na terenie zajezdni nie są planowane żadne prace, bo podczas dalszego remontu Armii Krajowej zajezdnia ma być wykorzystywana jako zaplecze budowlane dla wykonawcy. Dawna zajezdnia jest terenem poprzemysłowym, jeszcze przed wojną była tam odlewnia żeliwa i dlatego gdyby na przykład miały tam powstać budynki mieszkalne, cały ten teren musiałby zostać gruntownie oczyszczony, włącznie z wywiezieniem warstwy ziemi. Nie były robione bardzo dokładne analizy, o tak bym powiedział, ale niewątpliwie wszyscy, którzy analizowali ten teren pod kątem jakiejś inwestycji, brali pod uwagę dwie rzeczy. Znaczy brali dobre i słabe i mocne strony. Mocne to jest to, że to jest ogromny teren, właściwie w środku miasta, przy ulicy, która teraz jest wyremontowana, z wjazdem, który jest zrobiony, tak? Wyposażony we wszystkie media, więc no można powiedzieć, że jest to bardzo dobry teren. Ale słabe strony to są takie, że jest to teren poprzemysłowy, że to jest, no nazwijmy to, z jednej strony rzeka, więc tam już dalej nie można się rozwijać. No ale były przecież przymiarki kilka lat temu. Centrum handlowe z wielkim parkingiem. No, dlaczego nie, prawda? Wcześniej inwestorzy rzeczywiście mieli takie plany, ale zraził ich koszt potencjalnego remontu zabytkowej zajezdni. Podobnie było w przypadku Śląskiego Konsorcjum Autobusowego. Teraz, jeśli konserwator wykreśli zajezdnię z wykazu zabytków ze względu na jej zły stan techniczny, który wyszedł na jaw podczas remontu ulicy, budynki zostaną wyburzone. Wałbrzyscy radni w lipcu tego roku zadecydowali o zaciągnięciu długoterminowego kredytu na realizację zadań z zakresu termomodernizacji budynków należących do gminy Wałbrzych. Na liście obiektów objętych tym projektem znalazły się sala gimnastyczna przy szkole podstawowej nr 21, budynki użyteczności publicznej przy ulicy Sienkiewicza 9, Matejki 2 i 3, Limanowskiego 9, biblioteka pod Atlantami, budynek po szkole podstawowej nr 12, budynki przy ulicy Ogrodowej 2A i Kasztalańskiej 7, dwa budynki na terenie starej kopalni i ratusz. Dodatkowo podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej skarbnik miasta zwróciła się o rozszerzenie tej listy o 3 kolejne budynki, czyli hala OSIR przy ulicy Wysockiego, Wałbrzyski Ośrodek Kultury na Piaskowej Górze i budynek przy Alei Wyzwolenia 5. Kwota kredytu nie ulegnie zmianie i pozostanie na poziomie 20 milionów złotych. Kredyt ten jest wyjątkowo atrakcyjny zdaniem władz miasta, ponieważ ma bardzo niskie oprocentowanie, nie zawiera marży ani prowizji i dodatkowo możliwe jest uzyskanie 10% dotacji na zmniejszenie kapitału kredytu po realizacji inwestycji. Są kolejne zatrzymania w sprawie afery korupcyjnej w sanatoriach dolnośląskich. Wałbrzyscy policjanci zatrzymali 2 mężczyzn w wieku 60 i 46 lat, którzy, aby otrzymać zlecenia na roboty remontowe od spółki, wręczyli byłemu prezesowi i kierownikowi technicznemu łapówkę w wysokości blisko 300 tysięcy złotych. Zatrzymani to kolejni przedsiębiorcy budowlani. 60-letni Marian T. to mieszkaniec Wałbrzycha. 46-letni Marek S. mieszkaniec Szczawna-Zdroju. 60-latek wręczył prawie 220 tysięcy złotych, natomiast 46-latek około 80 tysięcy złotych.
Obaj zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie prokurator zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w łącznej kwocie 45 tysięcy złotych. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty korupcji oraz fałszowanie dokumentów. Grozi im do 10 lat więzienia. Przypomnijmy, że w sprawie afery w sanatoriach dolnośląskich zatrzymano już w sumie 10 osób. Jako pierwsi do aresztu trafili były prezes spółki Jerzy W. i były kierownik techniczny Tadeusz S., podejrzani o działanie na szkodę spółki i wyprowadzenie pieniędzy z kasy firmy. Później prokuratura postawiła zarzuty trojgu pracownikom, Genowefie R., Pawłowi J. i Ryszardowi P., oskarżonych m.in. o zatajenie tego, że korupcja ma miejsce. Zarzuty fałszowania dokumentów i działania na szkodę spółki usłyszała także była dyrektor sanatoriów Teresa S. Później postawiono zarzuty przedsiębiorcom budowlanym z Wałbrzycha i Boguszowa Gorc. Sprawa ma charakter rozwojowy, policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Przed sądem rejonowym w Wałbrzychu toczy się sprawa przeciwko byłemu prezydentowi Wałbrzycha, Piotrowi Kruczkowskiemu. Prokuratura oskarża Piotra Kruczkowskiego o przekroczenie swoich uprawnień w trakcie sprawowania funkcji prezydenta miasta Wałbrzycha i niezgodne z prawem powołanie członków do rad nadzorczych spółek miejskich w celu osiągnięcia przez te osoby korzyści majątkowych. Prokurator zarzuca oskarżonemu, iż tego typu dwóch przestępstw miał się dopuścić w okresie od lutego do kwietnia 2008 roku i w listopadzie 2007 roku. Czyn ten zagrożony jest karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności i taka ewentualna odpowiedzialność karna oskarżonemu grozi w razie stwierdzenia jego sprawstwa i winy w zakresie zarzucanych mu czynów. Oskarżony wcześniej odmówił składania zeznań w prokuraturze. Przed sądem nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Na poprzedniej rozprawie przesłuchano świadków, w tym przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli i byłych członków rad nadzorczych powoływanych za kadencji Piotra Kruczkowskiego. Łącznie 8 osób. Na ostatniej rozprawie sąd przesłuchał kolejnych 7 świadków. Sekretarza miasta Wałbrzycha, radcę prawnego Urzędu Miejskiego, kierownika Biura Zarządzania Strategicznego Nadzoru Właścicielskiego Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, byłego prezesa spółki AquaZdrój, Roberta Hadasia, prezesa MZB, byłego wiceprezydenta Wałbrzycha i kierownika Biura Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa. W większości świadkowie nie wnieśli żadnych istotnych informacji do sprawy, ponieważ w chwili powołania w 2007 i 2008 roku członków rad nadzorczych nie mieli z tymi sprawami żadnej styczności. Jedynie Robert Hadaś przypomniał sobie, że członkowie rad nadzorczych sami podczas jednego z posiedzeń dyskutowali o tym, czy zostali prawidłowo powołani. Na wniosek prokuratora zeznania radcy prawnego Marii Majewskiej zostały utajnione i odbyły się za zamkniętymi drzwiami. Sąd wyznaczył też termin kolejnego posiedzenia na 4 lutego przyszłego roku. Jeśli w sprawie nie pojawią się nowe dowody wniesione przez którąkolwiek ze stron po przesłuchaniu ostatniego świadka, zostanie zamknięte postępowanie dowodowe. Nie wiadomo jednak, czy usłyszymy wówczas wyrok, którego odczytanie może zostać przesunięte na jeszcze dalszy termin. 70 milionów złotych. Tyle Wałbrzych przeznaczy w 2014 roku na remonty dróg. Przebudowa wjazdu do Wałbrzycha, remonty na ulicach Wrocławskiej, Strzegomskiej, Armii Krajowej i Sikorskiego. To wszystko czeka kierowców w przyszłym roku. Przetarg na przebudowę wjazdu do Wałbrzycha wygrała wrocławska firma Protra Building, która remontowała ulicę Sikorskiego wraz z wjazdem do Teatru Dramatycznego. Wartość przebudowy wjazdu do Wałbrzycha wyniesie 28 milionów 114 tysięcy. Jest to inwestycja chyba w ostatnich... Myślę, że w kilkudziesięciu latach najważniejsza, nie z powodu nawet zakresu, bo nie było takiej drugiej inwestycji drogowej o takiej wartości, ale z powodu tego, jak ona wpłynie docelowo na oczywiście jakość życia w mieście, dojeździe do strefy, atrakcyjności inwestycyjnej strefy, ale niestety przez pewien przejściowy czas wpłynie na utrudnienia. Na wjeździe do Wałbrzycha powstanie wielkie rondo na wysokości palmiarni. Później droga będzie biegła 4 pasami do skrzyżowania z ulicą Uczniowską. W grudniu mają być wyburzone dalsze budynki przy ulicy Wrocławskiej. Jak mówił prezydent Wałbrzycha Roman Szałamej, tylko 2 rodziny czekają jeszcze na remonty zamiennych lokali komunalnych i trwa proces wyceny nieruchomości prywatnych. Miasto ma jeszcze zabiegać o dofinansowanie unijne do tej budowy. W trakcie tej budowy zostanie wybudowana nowa droga poboczna, łącząca, droga tak zwana droga 34, która połączy ulicę Witosa Nową z tym rondem. Chodzi o to, że cała ta część miasta, z racji tego, że będzie budowa drogi czteropasmowej, miałaby utrudniony dojazd, musiałaby, żeby wyjechać w kierunku Wrocławia do Świdnicy, do Świebodzic, musiałaby jechać do skrzyżowania i wracać. W związku z tym na zapleczu
obecnego Witacza powstanie droga kilkusetmetrowa. Kolejną dużą inwestycją, która ma się wkrótce rozpocząć, jest dalszy remont ulicy Armii Krajowej, od ulicy Braci Śniadeckich do ulicy 11 listopada i Dworca Miasta. Ta umowa została też podpisana w ostatnich dniach. Wartość tego przetargu to jest 9,5 miliona złotych brutto. W ramach tego zostanie wyremontowana, tak jak w tym pierwszym odcinku, zostaje wyremontowana sieć wodna, kanalizacyjna, deszczowa, energetyczna, telekomunikacyjna, oświetleniowa i gazowa. Kończą się też prace projektowe, jeśli chodzi o następne odcinki dróg. W styczniu lub lutym ma zostać rozpisany przetarg na przebudowę ulicy Wrocławskiej od Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w kierunku Pieskowej Góry i ulicy Grotaroweckiego. Wkrótce ma tam ruszyć również remont wiaduktu. Będzie powiększony jego prześwit. W trakcie projektowania jest także dalszy ciąg ulicy Sikorskiego wraz z rozjazdami w stronę 1 Maja Niepodległości Świdnickiej. Przebudowujemy wszystkie przystanki według najlepszych wzorców europejskich, czyli robimy tak zwane perony. Niektórzy nawet nazywają to perony wiedeńskie, czy przystanki wiedeńskie. Chodzi o to, że przystanek jest podniesiony w stosunku do powierzchni jezdni tak, aby pomiędzy powierzchnią podłogi w autobusach niskopodłogowych, a wszystkie takie w Wałbrzychu są nowoczesne i nowe, a powierzchnią przystanku nie było żadnej różnicy. Jeszcze przed końcem roku ma też powstać kilkadziesiąt nowych wiat przystankowych, każda za około 200 tysięcy złotych i kilkanaście elektronicznych tablic informacyjnych. O mniejszych drogach, które projektujemy i które będziemy remontować czy przebudowywać w przyszłym roku, powiemy w momencie, gdy będziemy mieli już decyzję o budowie. Przeznaczamy na to w przyszłym roku niewiarygodną zupełnie sumę, około 70 milionów złotych. Na ulicy Wysockiego ruch w obie strony ma zostać przywrócony do końca grudnia. Do końca roku ma także zostać rozpisany przetarg na ulicę Strzegomską. Na razie będzie to remont samej ulicy, a tak zwaną obwodnicę Kozic, której wartość jest wyceniana na około 70-80 milionów, mieszkańcy będą musieli poczekać jeszcze 5 do 7 lat. Prezydent zdaje sobie sprawę, że nadchodzący rok nie będzie łatwy na wałbrzyskich drogach. Znajdujemy się w niezwykle kluczowym momencie. Z jednej strony zamknięcie ulicy Strzegomskiej. Na co mamy pieniądze, żeby była jasna? I możemy ją robić. W sytuacji, w której będziemy jednocześnie Stary Zdrój przebudowywać, no może spowodować trudne do wyobrażenia utrudnienia w komunikacji strefy, no i jednocześnie mamy wjazd do Wałbrzycha, prawda? Więc to są wszystko niesamowicie krytyczne momenty i od wielkiej, powiedziałbym, takiej sprawności w organizacji ruchu, ale również od trochę cierpliwości od kierowców, o co bardzo prosimy. Termin zakończenia prac przy wjeździe do Wałbrzycha to listopad 2014 roku. Droga będzie przebudowana na dystansie 1300 metrów. Przebudowa ulicy Armii Krajowej również ma zakończyć się w tym samym terminie. W dzisiejszym serwisie informacyjnym to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia jutro o godzinie 17:15. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie. www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.